Zaczęły się wakacje, ale nie od kultury, dlatego widzimy się dziś i zapewniam Państwa, że artystycznych tematów nam nie zabraknie. Strefę kultury zaczynamy od warsztatów wokalnych Uwolnij Głos, które po raz piąty odbyły się w Krapkowicach. Tegoroczną gwiazdą był Mieczysław Szcześniak, który mimo zapalenia oskrzeli przyjechał, by spotkać się z miłośnikami muzyki. Mieczysław Szcześniak od zawsze wiedział, że będzie wokalistą. Swój talent szlifował od dziecka. Jeździł także na podobne warsztaty i, jak mówi, sporo mu dały. A teraz swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi. Moim zadaniem jest rozpoznać, kto jest kim i w jaki sposób można wyciągnąć najlepsze rzeczy z niego. Ja jestem w ogóle zdania, może to nieco kontrowersyjne, a może nieco zdystansowanie dowcipne, że nikt nikogo nie jest w stanie nauczyć śpiewać. Tak jak nikt nie jest w stanie nauczyć poczucia humoru. No bo albo się je ma, albo nie. Czasem towarzystwo kogoś, kto jest bardziej doświadczony, może człowieka trochę wyluzować, pobudzić jego świadomość i uświadomić mu, że może coś zrobić, o czym myślał, że nie może, na przykład. Więc ja jestem serdecznym obserwatorem, jestem kimś, kto im dobrze życzy i chciałby im na tych etapach, na których są, pomóc otworzyć i możliwości, ale przede wszystkim głowę. Uważam, że wszystko, co się robi, robi się głową. Śpiewa się też głową i to może być sztuka, śpiewanie piosenek. Piosenka może być sztuką, pod warunkiem, że z należytym szacunkiem traktuje się sferę muzyczną, sferę tekstu, czyli literaturę i osobowość, która ma połączyć obie rzeczy w jednym momencie i dać znakomity efekt. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, jest jeden świat. Byłem na takich warsztatach międzynarodowych kiedyś w Danii, tam była młodzież z całej Europy i instruktor, który to prowadził, po prostu powiedział, żeby wszyscy wokaliści rozdali instrumentalistom teksty, co było dla nas wszystkich zaskoczeniem. Padło pytanie, dlaczego? A on powiedział, bo instrumentaliści muszą wiedzieć, o czym grają. Jeżeli instrumentaliści, to wokaliści tym bardziej. Muszą wiedzieć, o czym śpiewają. Ja zwracam baczną uwagę na to, że sprawy warsztatowe to jest jedno. Ale warsztat, kiedy już się go zdobędzie, czyli po prostu sprawy dotyczące dykcji, dotyczące literatury, dotyczące muzyki i wszystkich rzeczy, które wspomagają, żeby ten warsztat był dobry, to dopiero początek do tego, żeby zacząć interpretować, zacząć mówić do ludzi, opowiadać historię, zajmować siebie i ich historią, opowieścią. Zawsze w tych warsztatach uczestnicy mogą odnaleźć coś zupełnie innego. W tym roku było dosyć wyczerpująco, bo pracowaliśmy do bardzo późnych godzin. Mamy w tym roku uczestników z całej Polski, nie tylko z województwa opolskiego, ale także już spoza województwa, więc bardzo się cieszymy, że ta wieść się niesie i mam nadzieję, że już w przyszłym roku jeszcze więcej, chociaż to już i tak jest dużo ponad 50 osób, mimo wszystko. Pan Mieczysław Szcześniak jest bardzo wymagającym artystą, bardzo profesjonalnie podchodzi do swoich zadań. Jak rzeczywiście zaczęliśmy warsztaty, to bardzo tutaj poważnie i profesjonalnie traktował wszystkich wokalistów, nawet dzieci. Do wszystkich się zwracał per pani, per pan, także było bardzo poważnie i były bardzo konkretne, sprecyzowane tutaj wskazówki jak dla dorosłych, więc było tak dosyć poważnie. Ta powaga w żaden sposób nie przeszkadzała uczestnikom warsztatów. Byli wdzięczni za wskazówki, które pomogą im się rozwinąć. To, co musimy zrobić, to pokonać wszystkie nasze słabości, na przykład jak nie radzimy sobie tak dobrze z rytmem, to mamy to najpierw pokonać, mamy to wyćwiczyć, a później, jak już się czujemy dobrze z wszystkim, to musimy myśleć o tekście, bo my śpiewając chcemy przekazać ludziom jakąś historię, jakąś opowieść i właśnie śpiew to nie jest tylko melodia i rytm.
I wzięłaś to sobie do serca? Tak. Bo warsztaty mają to do siebie, że tylko jak gdyby pokazują kierunek, gdzie się jest w chwili obecnej i co zrobić, żeby pójść dalej i tego się dowiedziałem. Rozumiem, że Mietek Szcześniak to jeden z ulubionych wokalistów. Zdecydowanie i nie miałem jeszcze przyjemności pracować z mężczyzną wokalnie, bo byłem na warsztatach u kobiet najczęściej, a jeszcze z taką gwiazdą jak Mieczysław to Szcześniak to wielka, wielka przyjemność. Śpiewanie u pana w życiu to tak od zawsze? Nie, od lat 4 dopiero śpiewam, także w wieku 30 lat stwierdziłem, że zacznę śpiewać, więc już niekoniecznie mam czas na to, żeby powoli się uczyć, dlatego mam przywilej pracowania z najlepszymi, dzięki właśnie takim warsztatom i z tego korzystam. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest, na ziemi jest. Każdy warsztat to jest nowe doświadczenie i rozwija mnie jako wokalistę i jako człowieka. To czego pan się o sobie dowiedział? Czego się o sobie dowiedziałem? Że nie zawsze śpiewam z głową. To znaczy, że czasami po prostu nie myśli się o tekście. Tak się skupiamy na muzyce, że nie myślimy czasem o tekście i to jest błąd. No i to mi wiele dało, bo im głębiej myślałem o tekście, tym lepiej mi to jednak wyszło. Zaśpiewanie. No i kwestia przepony też mi dużo bardziej pan Mieczysław pomógł. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. W wakacje można pozwolić sobie na trochę więcej swobody. Między innymi dlatego filharmonicy opolscy opuścili swoją siedzibę i wyszli w plener. W dodatku nie byle jaki, bo wspięli się na dach Opola i zagrali piękny koncert Po zmroku. To był pierwszy taki występ w ramach cyklu Music of the Night. Chodzi o to, żeby dać możliwość melomanom, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że są melomanami, żeby zawitali właśnie nie w progi filharmonii, ale żeby przyszli posłuchać muzyki symfonicznej. Pomysł jest o tyle nietypowy, że nie spotykamy się jak co tydzień w piątkowy wieczór o godzinie 19, lecz właśnie w weekend, tak sobota i nie o 19, a o 22, tak żeby absolutnie nikt nie mógł mieć żadnej wymówki, że mu nie pasuje, albo że jeszcze jest w pracy, albo że jeszcze ma coś innego ważnego. No i cóż, wybraliśmy najpiękniejsze fragmenty muzyki symfonicznej dotyczące lata, bo takie założenie tego koncertu. Potem będą kolejne edycje jeszcze na kolejne pory roku. Czym taki koncert plenerowy różni się od takiego właśnie w sali filharmonii? Od strony muzycznej niewiele się różni, od strony organizacyjnej prawie wszystkim. To znaczy to jest ogrom pracy wielu, wielu ludzi, całego sztabu technicznego, ale też biura organizacji. Tutaj naprawdę było wiele, wiele przeszkód do pokonania, żeby tutaj właśnie na tym dachu Galerii Solaris na poziomie plus 5 móc się z całym tym zapleczem, z całą tą sceną, z tym wszystkim, co trzeba było tutaj wywieźć na górę i zbudować, żebyśmy mogli się tu wszyscy razem znaleźć. No ale fortepianu się nie udało przywieźć? Fortepian nie był potrzebny, takie było założenie, no ale na przykład harfa jest, są kotły, są duże kontrabasy, to wszystko się tu musiało jakimś magicznym sposobem na górze znaleźć. A dlaczego na takich wyżynach postanowiliście państwo zagrać? Dlatego, że ja będąc w Opolu od stosunkowo niedawna, bo to jest niecały rok jeszcze, poznając to miasto, wspiąłem się tu kiedyś i uznałem, że nie ma lepszego widoku na Opole niż właśnie stąd. I nadal tak twierdzę, kto się tu zjawił, ten z pewnością potwierdzi ten osąd. Rzeczywiście jest stąd przepiękna panorama Opola, zwłaszcza o takie morze. Jak to jest grać koncert w plenerze? Bardzo ciekawe doświadczenie i w tym wypadku sądzę, że bardzo miłe z tego względu, że mamy piękny dzień za sobą. A zwłaszcza, że jeszcze na terenie galerii tego typu koncertu nie było. Ludzie uwielbiają wszelką odmianę, mimo że naprawdę filharmonia i tak jest
super miejscem i naprawdę no, ukochanym przez naszych słuchaczy. Natomiast no, wiadomo, że każde urozmaicenie jest miłe sercu, zwłaszcza w czasie letnim, kiedy wiadomo, że no, sprzyja to innej aurze i można w troszeczkę inny sposób przedstawić muzykę. To jest sposób na poszerzenie grona melomanów. A jak z akustyką? Nie bali się Państwo o dźwięk? Były próby przecież. Była próba i to rzeczywiście nastręczyło troszeczkę pracy, zwłaszcza naszym panom akustykom, no, którzy się musieli troszeczkę nagimnastykować, żeby stworzyć wrażenie właśnie dobrej akustyki, bo jako tako w plenerze w zasadzie nie ma czegoś takiego jak akustyka. Wszystko jest zasługą mikrofonu i osób po prostu, które obsługują nagłośnienie. Muzycy obawiali się bardzo wiatru, który podczas koncertu plenerowego mógł narobić sporo zamieszania. My wciąż używamy tradycyjnych nut i z tymi nutami bywa podczas wiatru problem. Ale nuty przecież w głowie macie Państwo. Zdecydowanie, ale wiadomo, że na wszelki wypadek od czasu do czasu trzeba rzucić w nie okiem. Czy taki plenerowy koncert to jest świetna odskocznia dla muzyka, a także dla melomanów? Zdecydowanie świetna, to jest coś, no wychodzimy, prawda, poza mury filharmonii, to można się zaprezentować gdzieś indziej i zdobyć też innych słuchaczy. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, no przyznam szczerze, że o takiej porze to jeszcze nie graliśmy w takim miejscu. Dyrektor miał genialny pomysł, a czy pan ma w związku z tym jakieś marzenie, jeśli sam pan dyrektor już tak tutaj wypływa to na wyżyny? Trudno powiedzieć, to pierwszy taki sezon z tak zaskakującymi pomysłami, ale myślę, że będzie ich coraz więcej, oby, bo myślę, że są ciekawe i coraz więcej melomanów się do nas zgłasza w ten sposób. A gdzie chciałby pan zagrać? O czym pan marzy? Trudno mi powiedzieć. W zasadzie tak nietypowo. Ja dopuszczam każdą lokalizację, to i tak nie ode mnie zależy, ja tam zagram. No to jak już tak wysoko, to może teraz trzeba zjechać totalnie w dół. Kopalnia? O, fantastycznie. Pierwszy raz tu jesteśmy i jesteśmy zachwyceni samymi widokami i okolicznościami niezwykłymi. Bardzo nam się podoba. Jak już filharmonicy wyszli tak wysoko i mają takie pomysły, to czego Państwo teraz od nich oczekujecie? Gdzie jeszcze powinni zagrać? No widzieliśmy ich już na stawku. Bardzo to był piękny koncert. Kilka zresztą w zeszłym roku i wcześniej. No gdzie jeszcze? Na Opalaninie, tak. Na Opolaninie jeszcze powinni zagrać? Jeszcze nie grali. Nie znamy tamtego. Opolaninie grali, ale na Opolaninie jeszcze nie grali. Dają radę zawsze. Obojętnie na jakim poziomie pięter, poziom jest zawsze nie tylko zadowalający, ale jest taki, którym jesteśmy usatysfakcjonowani wszyscy. Jak Państwo widzieli, artyści potrafią zaskoczyć publiczność, a czasami zaskakują nawet samych siebie. Na przykład wtedy, gdy okazuje się, że zamiast pędzlem lepiej jest malować światłem. Dlaczego artystka Marta Ostrowska zmieniła swoją pasję, o tym opowie Państwu sama. Ukończyłam szkołę związane z malarstwem i te wszystkie obrazy, które oglądałam, gdzieś się inkubowały, można powiedzieć, we mnie. Później stwierdziłam, że już nie będę malować, jakiś taki kaprys był. Potem znowu zaczęłam, a potem przez przypadek, można powiedzieć, pojawił się aparat. Zaczęłam robić zdjęcia, najpierw takie tradycyjne, trochę reporterskie, ale czułam, że to nie jest to. I zaczęłam robić sama sobie zdjęcia, mając je pod ręką jako modelkę. Tworzy Pani w plenerze, w studiu? Upiększa Pani te fotografie później? Nie mam studia, korzystam po prostu ze światła zastanego i to w zależności po prostu od miejsca, w którym jestem, to może być zwykły pokój. A tak to robię w plenerze, dlatego szczególnie w porze letniej, bo to daje mi też najlepsze możliwości. A czy pracuję później nad zdjęciami, to tak, mam to zostało mi ze szkoły, mam potrzebę malowania dalej jakby, więc nie umiem zostawić zdjęcia samego sobie, nawet jak już jest dobre, to ja po prostu potrzebuję coś jeszcze z tym zrobić. Te fotografie często wyglądają właśnie jak obrazy, takie namalowane przez Panią.
No tak, bo to dosyć wychodzi ze mnie naturalnie. Mówię, mam w głowie, nie mam nigdy konkretnego przykładu, nigdy nie robię, inspirując się konkretnie kimś, to w trakcie zaczyna nabierać jakiegoś podobieństwa do czasem może nieokreślonego obrazu, ale właśnie czujemy, że jest to malarski obraz. Czy też barwą, czy formą, gdzieś tam nawiązuje. A to jest tak, że przychodzi do Pani modelka, tudzież model, i już Pani wie, w kogo Pani zamieni tę postać? Znaczy, to jest tak, że jak rozmawiam z modelką, zazwyczaj najpierw gdzieś tam, czy przez internet, czy przez telefon, to widząc jak wygląda, już mniej więcej wiem, co bym chciała zrobić. I rozmawiamy i proponuję na przykład różne rzeczy, albo ona mówi, że coś widziała fajnego i chciałaby coś w tym stylu. Wystawę Marty Ostrowskiej mogą Państwo przez najbliższy miesiąc oglądać w Galerii Panaceum, a w Galerii Zamostek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, tak dla odmiany, malarstwo, które jest ogromną pasją pana Jerzego Kamińskiego. Od młodych lat zacząłem rysować, później skończyłem szkołę podstawową. No, chciałem iść do liceum plastycznego, no, ale niestety rodzice byli innego zdania. Dlatego ja jestem zawodu geodetą. Ale w międzyczasie chodziłem do ogniska plastycznego. Później matura, później wojsko. W wojsku też się tam bawiłem trochę plastyką. No i potem wróciłem, no też malowałem, ale mniej. Ale później, czyli 12 lat temu, założyłem taką sekcję plastyczną przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Sekcja plastyczna, akwarele przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Do tej pory prowadzę tą sekcję. I tutaj jest tak, to już jest moja indywidualna 9. wystawa, indywidualna, a w sumie 30 wystaw zrobiłem, bo bardziej dbam o sekcję niż o siebie. Jestem raczej tradycjonalista i to jest tak zwane malarstwo akademickie. I to jest przede wszystkim pejzaże. Uwielbiam pejzaże i naturę. No i tutaj w ogóle, no jako w Opolu to jestem znany jako akwarelista. Ale tutaj zrobiłem taki troszeczkę jakby niespodziankę, można powiedzieć, bo są obrazy i olejne. Jest Pan takim dowodem na to, że pasję warto w sobie rozwijać, tak. I że chyba nigdy nie jest za późno. Dokładnie, tak. Nigdy nie jest za późno, bo po prostu, no, przede wszystkim, co ja mogę tutaj powiedzieć, to jest moje taka podstawa, takie credo, że człowiek jak idzie na emeryturę, to musi być jakieś zajęcie, bo on jest jakby odstawiony na boczny tor, bo tu praca, nagle na boczny tor i teraz co ja ze sobą mam zrobić? Ja tu w tej chwili, jak tutaj stoję, to mogę powiedzieć z wielką świadomością i wielką satysfakcją, że ja teraz po prostu jeszcze mniej czasu mam, jak pracowałem. Powoli kończymy program, ale jeszcze na moment przeniesiemy się do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, gdzie 41 osób bierze udział w projekcie Lato w Teatrze. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby dzieci wyraziły siebie, no bo zazwyczaj to jest tak, że przychodzą reżyserzy, którzy próbują zrobić z nimi spektakl, więc narzucają im jakąś formę, jakąś treść. I to jest pewnie fajne, ale nie wynika z emocji, naturalnych emocji dzieci. Tym razem postawiliśmy na dzieci i efekt jest mniej istotny, w tym wszystkim najważniejsza jest droga i zabawa. Mhm. Czyli to, co z tych dzieci wypływa, ten autoportret wewnętrzny. Podzieliliście się jak zwykle na kilka grup. Tak jest grupa muzyczna, grupa animacyjno-filmowa, grupa aktorska i grupa scenograficzna. No i na końcu to wszystko będziemy lepić i mam nadzieję, że się uda. Będzie o tak 7 dniach w tygodniu i no, zajmujemy się każdym dniem. Są jakieś takie dni latania, no, takie smutne dni, no i każdym dniem tam zajmujemy się i staramy się go nagrywać. Kreatywność, która drzemie w tych młodych ludziach, jest nie do przecenienia. Sporo macie rzeczy do zrobienia, bo scenografia jednak musi zabłysnąć. Musi zabłysnąć, dlatego będzie złota i będzie srebrna. Mamy bardzo wymagającego reżysera, który nam tutaj dał takie zadania, które pozornie wydawałyby się nie do zrealizowania, ale działamy już od tygodnia, jesteśmy na dobrej drodze. Co się pojawi w tej scenografii, bo widzieliśmy wielki meteoryt i co jeszcze? W scenografii przede wszystkim wykonana przez nas będzie złota kurtyna. Będzie ona się zmieniała razem z wizualizacjami, które inna grupa tutaj nam pokaże.
pokaże. Jesteśmy tutaj zobligowani do tego, żeby wykonać też takie częściowe kostiumy i planujemy ogromne peruki dla muzyków. Planujemy sobie wykonać takie stroje, które nas jako grupę scenograficzną będą bardzo mocno wyróżniać, żeby każdy wiedział, że to my jesteśmy twórcami tutaj tego wszystkiego. No i planujemy jeszcze parę niespodzianek. Nie możemy powiedzieć o wszystkim, bo wtedy nie będzie zaskoczenia. Finał Lata w Teatrze w Opolu już w przyszły weekend. Jeśli ktoś z Państwa nie może być na tym wspaniałym pokazie, to proszę koniecznie za 2 tygodnie oglądać Strefę Kultury. Wtedy też dowiedzą się Państwo, czy jego autorstwa są te wspaniałe prace w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Teraz już życzę Państwu miłego wakacyjnego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym programie.